Witajcie! Oznaki tego, że wkraczacie w nowy rozdział w swoim życiu, era Wodnika. Moi drodzy ludzie, którzy nie kończą etapów życia, jakie przeszli, nie posuwają się naprzód w Wielkiej Księdze życia. Jeśli przeżyjecie swoje życie pozostając na jednej i tej samej stronie, to nie dowiecie się, jaki jest koniec tej opowieści. Istnieją oznaki tego, że bieżący rozdział waszego życia wkrótce się skończy. Jeśli to rozumiecie, to łatwiej wam będzie przejść na nowy poziom, na nową linię czasu. Ponieważ się nie przywiązaliście, to możecie odłożyć na bok wszystko, co przestarzałe i będziecie wiedzieli, kiedy nadszedł czas, aby odwrócić kolejną stronę. Znak pierwszy. Wszystko, co zbudowaliście, zaczyna się rozpadać, zmieniając się w popiół. Wszystko powinno umrzeć, aby się odrodzić. Takie są zasady gry. Coś powinno pójść nie tak, abyście byli zmuszeni pójść naprzód. Gdyby tak się nie stało, to nigdy nie doszlibyście do miejsca, do którego chce was skierować w wszechświat. I w przeciwnym razie będziecie żyli poniżej swoich możliwości. Znak drugi. Zaczynacie wszędzie widzieć powtarzające się liczby. Często jest to 11-11, chociaż przejawy tego rodzaju synchronii są bardzo urozmaicone i sekwencje numeryczne mogą być różnorakie. Najważniejsze jest to, że w przeddzień życiowych zmian intensywność takiego rodzaju synchroniczności wzrasta. Oznacza to zapinaj pasy bezpieczeństwa, zbliżają się zmiany. W waszym życiu zaczynają zachodzić wszelkiego rodzaju synchroniczności i w końcu one całkowicie je zmieniają. Znak trzeci. Przestajecie rezonować z ludźmi, sytuacjami i rzeczami, z którymi dawniej było wam lekko i komfortowo. Przed zakończeniem konkretnego etapu życia zawsze przychodzi chwila niezadowolenia. Już Was nie zadowala to, co dawniej dawało Wam szczęście. W takich momentach możecie czuć się samotni, tak jakby wszechświat przestał się o Was troszczyć, rzucając na łaskę losu. W takim okresie macie niechęć do angażowania się w codzienne zajęcia, do komunikowania się ze starymi przyjaciółmi i znajomymi, do odwiedzania znanych miejsc. Całe życiowe zamieszanie traci wszelkie znaczenie to jest czas zanurzenia w sobie i czas medytacji. W takim czasie ważne jest zrozumienie, że po okresie samotności i rozmyślań dostaniecie skrzydeł i zacznie się nowy, ekscytujący i interesujący okres życia. Wdzięczność Wam wszystkim.